Ale jeszcze to jest ding, ding. Hello, ladies and gentlemen. To Charlie with an Eye. Zapraszam na kolejny odcinek poradnika dla początkujących. Wow, wow, wow. Podłoga się psuje. O, tak, tak jak obiecałem, hold down positioning, czyli strategia dla wszystkich bez wyjątku. A pewnie i tak znajdzie się jakiś wyjątek amerykańskich, ciężkich i mediumów? Chyba też, nie wiem. Za mediumów za daleko nie doszedłem. Wow, nie będziemy czekać przecież. Charlie, przyspieszaj. Tak. Bitwa na Life Oaks. Standardowy typ. Ale nie o to tu chodzi. Dzisiaj nauczymy się, jak chować nasz kadłub i wystawiać tylko i wyłącznie wieże. Na każdej mapie znajdziemy podobne miejsca, gdzie będziemy właśnie mogli wystawić tylko nasz dziupek, żeby nie zostać za bardzo sponiewieranym. Na wieżę mamy 258 bodajże pancerza tutaj, a na kadłubie tylko 102. Więc czujecie tą różnicę? Jeja. Pierwszy kontakt. Type KW1S, V-ka. Więc jak się ustawiamy? Zwykle amerykańskie czołgi mają dobrze zrobioną elewację działa. Nie wiem, czy to tak się nazywa. Ale można je dosyć nisko opuścić. Więc faktycznie wystawiamy tylko i wyłącznie nasz mocny punkt. No jedyny w tym czołgu można przebić tutaj górę, kopułę. KW1S. Catchy baby. Ho, ho, ho. Tak, najważniejsze jest później, na końcu bitwy. Niestety zaspoileruję wam, że jest to bitwa przegrana. Ding. Widzieliście to? To jest właśnie o to, to o co nam chodzi. Ding 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 ding. V-ka? Hello. Bok wieży bez problemu. Dosyć duża penetracja. Oj, dwa typy. Nie wierzę dobrze. Wierzę, chłopie. Nie masz szans. T-44? Fuck, nie! Trzy mediumy, ósemki. Bez jaj. Tutaj jeszcze dwa typy. W ogóle dużo się dzieje. Fuck no! No, 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 no! Dobrze, że w nas nie strzela. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, no strzela tego! Yeah! Kill fire with fire. O, i niestety typy zdecydowały się zaatakować. Fuck no, no! A w bok, spokojnie przychodzi. Nawet często się zdarzają omojaki. Wow, dwa typy. O, zaczynam wam kaszyć, przepraszam, jeszcze nie jestem w świetnej formie. Zbyt gruby weekend. Got you, babe. Wierzę, proszę cię. Ale coś mają, bardzo dobry pancerz na wieży. Wow, 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 to będzie zaraz fajny strzał w kopułę. Oh. Like a boss. A nie, zostawił mój błogosławiony napój w innym pokoju. Okej. Okay. Chase him. Dobra, ci sobie poradzą chyba już z jednym typem na dobiciu. A my jedziemy bronić bazy, bo niestety padło nam całe miasto. I część pojechała kapować. A my będziemy dzielnie bronić. Wow, 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 trochę za szybko. Pantera dwójka. And you're dead. KW4.
No i właśnie, a teraz skupmy się na pozycji. Torowisko zasłania nasz kadłub. My sobie stoimy. Mamy odsłonięte tylko 250 pancerza. Oczywiście dep nas przebił, bo strzelanie z pocisków HE zawsze daje jakieś efekty. Ale reszta to jest ding, ding. Ding, 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 ding. Czekaj, on makaron. Wszyscy zaczynają strzelać już z HE. Przynajmniej większość, która się zorientowała, że nie ma szans. KW2, KW4, KW1S. Wow, nie zdążymy obejść bazy. Nie. Za dużo ich kapuje. Tutaj w sumie mogłem strzelić. O, KW2. Niestety, skapowali. 100 tysięcy kredytów. Tak jak mówiłem wam we wcześniejszym odcinku poradnika dla początkujących, liczą się obrażenia, nie zabici. Zadaliśmy ich dosyć dużo, mogliśmy ich mieć więcej killi, ale 100 tysięcy kredytów to jest maszynka do robienia pieniędzy. 1000 doświadczenia przy przegranej bitwie, 4 kile, 3 uszkodzonych, 3 wykrytych. 15 na 15 i to jest to, o co nam chodzi. Każda mapa, musimy szukać wszelkich dolinek, podjazdów, tak tylko, żeby odsłaniać naszą wieżę. Sniper, Defender i Steel Wall. Świetna bitwa, chociaż przegrana, nie zawsze można wygrywać. Okej, dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki, które być może już jutro. Zobaczymy, czy antybiotyk da radę i mnie wyleczy. Dzięki za wsparcie i za oglądanie. Chyba się powtarzam, ale nieważne. Do usłyszenia. Cześć.